taka dobra nutka jest, wiesz? No jaka? Youngmana gwiazdki polecam. Jaka? Youngman gwiazdki. No ale powiedz, zacytuj. Nie, nie można, nie można. Przed tą kamerą. Ej, nie płuczuj się, dobra? W Polonii taki nie byłeś, ty. A ty byłeś, ty, no. Wiesz, tam... Pojechał makaronu się najadł bez glutenu i teraz... On te, tam te ruskie pierogi wpierdziałem, zaczął już na polikach, zobacz. Co, urosły? Na polikach, zobacz. Nie, on mnie pokaże, zawsze on... wraca to szerszego, słuchaj, wiesz? On... Rządu. Zobacz, on jak komik, ty, gromadzi, zobacz. Wiedzą, wiesz, szerszego. Gromadzi, zobacz. Tylko, że nie wiesz, że się zima skończyła, zobacz. Ci, którzy grali w Polonii, to będą wiedzieli, o co chodzi, nie? Że jak Paweł wracał z kadry, to szerszenie tak naprawdę. Wychodził z ula. A wiesz, że padło na konferencji pytanie o Teodorczyka dzisiaj? Od ukraińskiej dziennikarki? No coś słyszałem, no. Nie wiem. Słyszałem, mówił, że $300 zapłaci, żeby przyszła na konferencję. Ale Jędza, nie. Ale nie, ale a Jędza jej zapłaci. Jędza jej zapłaci. Nie, nie, on zapłaci. Mówi. Jędza mówi, Jędza gdzie jest Jędza? Zapytajcie. Coś powiedzą o mnie, nie? Mówił, że nie wiem, ja nic o tym nie wiem. Tu pokazujesz się. Powiedz, co się stało? Ugryzła jakaś mucha. Mucha CC? Być może. Co, uczulonko? Trzeba spytać tego, kto coś dał, nie? To wtedy... Wtedy zobaczymy. Ale już dobrze, nie? Czy boli to? Czy to boli, czy co? Nie, czy to boli wygląda? Się boli, ale wygląda jakby bolało, co? No, wygląda jakby bolało. Dokładnie. Grymas jest. No, będzie dobrze. Czarny film, proszę o ciebie. Uwaga! Teraz kamera to się stresuje, żeby było ładnie. Tak, 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 tak. I się dobra, jeszcze tutaj, jeszcze na jedno. Mój tata chyba to ogląda. Tak? To będzie oglądał. Patrz, tu jest ładniejsze. Tu jest ładniejsze. O, czy, o, mistrz żonglerki. No, tu na tej koszulce, jak o, obrazek. Znaczy ten, okładkę. O, jest. Mistrz żonglerki. Mistrz żonglerki, ta książka się nadaje. Spokój. Doki, mecz na szczycie pierwszej ligi dzisiaj. Słyszałeś coś o tym? Oczywiście. Kto gra? GKS Katowice i Miedź Legnica. Czyli? Czyli pojedynek naszych fizjoterapeutów. Herman kontra Ptak. Herman, masz coś do powiedzenia Ptakowi? Cóż mogę mu powiedzieć? Będzie ciężki mecz, z przewagą myślę dla nas. Mam nadzieję, że chłopaki przywiozą dobry wynik i będzie zwycięstwo w Legnicy. Umowa jest taka. Kto spada z pierwszej ligi? Tego fizjoterapeuta spada z kadry. Na szczęście kolega Paweł jest bliżej tego. Słowo się rzekło. Ale doki, jak awansujemy do Ekstraklasy? To idziemy do Legii. To będziecie szefem sztabu medycznego. Fantastycznie. Ja nie interesuję nas taka funkcja, myślę. Szef sztabu medycznego. Wszystko poukładane. W reprezentacji U14 kobiet. A chciałeś coś przekazać swojemu koledze z GKS-u Katowice? Czy będę mu dzisiaj współczuł, bo jego drużyna poniesie sromotną porażkę. Lecz wynik dzisiejszego meczu jest otwarty, ale z przewagą na GKS Katowice. Powodzenia, chłopaki. Ja ci powiem, że będziecie mogli zobaczyć skrót u nas w materiale, więc się przenosimy teraz do Legnicy. Gdyby nie zgrupowanie reprezentacji Polski, masażyści biało-czerwonych byliby dzisiaj tu w Legnicy. Paweł Ptak siedziałby po tej stronie na ławce rezerwowych Miedzi Legnica, no a Wojtek Herman po tej na ławce GKS-u Katowice. No ale reprezentacja to reprezentacja. Zanim jednak na tym boisku rozpoczęły się pierwszoligowe emocje, podpytaliśmy podchwytliwie po obu stronach, czy kogoś im przypadkiem nie brakuje. Jest to Wojtek Herman, który jest na pewno dużej klasy specjalistą i naprawdę mam nadzieję, że tego nie będzie słyszał. Muszę go pochwalić, bo robi bardzo dobrą robotę. Tak, oczywiście brakuje tutaj Pawła Ptaka, gdzie razem współpracujemy, współpraca się układa bardzo dobrze, także no, nie ma na co narzekać. Wiemy więc już, że obie strony za swoimi głównymi fizjo nieco tęsknią, a jak obie drużyny mimo tych kluczowych braków poradziły sobie dzisiaj na tym boisku, zobaczmy najciekawsze sytuacje tego spotkania.
Paweł, wypowiedz się po meczu, Fabian chciał się zrobić z tobą wywiad. 1-1. No i? No powiedz. Nie. A byłeś? Nie wiem. No. No na meczu. A gdzie grali? W nie panujesz na tym sprzętem. No ty, ale ja widziałem tam Legnicy, ładną kapelkę macie. Stary wyjadaczy. Ekstraklasowy. Nie puszczaj tego. Nie, no Paweł, no. Jak? Co? Przykro mi, no. No co się stało? Ale co się stało, że się... Co mogę powiedzieć, no? No powiedz coś. Nie cygań. Kto strzelił chociaż, no? Tadek, Abukas. Co? Litwin. Okay. A dla Geksy? No Hermi. Kto dla Geksy strzelił? Krzysztof Włokowicz. Można.